Witam serdecznie wszystkich spod znaku ryb. Dzisiaj zadajemy pytanie, co powinniście wiedzieć teraz, na co zwrócić uwagę w okresie teraz marca i kwietnia, tak? Bo jest jakaś tutaj szansa, jest jakaś tutaj możliwość, albo, no nie wiem, przestroga kart. Zobaczymy, co one powiedzą. Najpierw zapytamy, jaka jest natura tej rzeczy, potem jak ona będzie się rozwijała, a potem, co można w tej sprawie zrobić, żeby ewentualnie się przed tym uchronić, albo skorzystać bardziej, albo jaki będzie tego wynik. I ja tu widzę, że po pierwsze mamy możliwość rozwoju jakiegoś planu, tak? Coś, co wy myśleliście nad tym jakiś czas temu, dość nawet może być to dawno temu, tak? Karta Królowej Denarów mówi o tym, że był to, no właśnie, jakiś pomysł na przedsięwzięcie, jakiś właśnie plan już nawet może rozpisany. Myśleliście o tym, nie wiem, w sferze, powiedzmy, pracy, może na przykład poszukać innego miejsca pracy, tak? Bo karta Królowej Denarów bardzo często mówi o takich tych bardziej przyziemnych sprawach, nie związanych, powiedzmy, z uczuciami od razu czy coś takiego. Tu wydaje się, że mieliście jakiś plan, ale w ostatnim czasie może z niego zrezygnowaliście. Może nie był to odpowiedni czas, może były okoliczności niezbyt sprzyjające do tego, żeby się na nim skupić, żeby go wprowadzić w ruch. Ale gdzieś tam zawsze z tyłu głowy, nie, ryby, tam siedziała wam ta Królowa Denarów, jakkolwiek dziwnie to brzmi, i tak was tam, wiecie, trochę waliła tym paluchem tam w bebechy i mówiła, a wiesz, zwróć na mnie uwagę, może to już jest dobry czas. I teraz widzę, karta siódemki buław tu wskazuje, że z okoliczności troszkę się zmieniły w tej sprawie, tak? Więc doszły nowe jakieś wpływy, dodatkowe elementy, których wcześniej może nie było, albo właśnie w drugą stronę. Może te przeciwności, które wy mieliście na drodze, po prostu więcej obowiązków, może akurat byliście w trakcie przeprowadzki, może rozkręcania biznesu, może dzieci wam troszkę siedziały bardziej na głowie, bo były małe i trzeba było na nie większą uwagę zwracać. Tak, to może być coś aż tak daleko sięgającego w przeszłość, ale teraz widzę, że macie tego czasu troszkę więcej i widzę, że te okoliczności się zmieniły, tak? I tym bardziej, no po prostu zmieniły się ryby na lepsze te okoliczności. Karta Gwiazdy jasno mówi, że teraz po prostu, do czego zmierzam? Że teraz otworzyły się drzwi, otworzyło się okno do tego, żeby wrócić do tego planu, żeby wrócić do tego przedsięwzięcia. Może teraz myślicie o zmianie pracy, tak jak mówiłem, może rozpoczęcia własnego jakiegoś biznesu, może czegoś na boku, tak, do własnej pracy, może jesteście na emeryturze i myśleliście, a może zacznę sobie tutaj dorabiać trochę, nie wiem, opiekować się dziećmi, może tu pracować na pół etatu czy ćwierć etatu gdzieś, brać jakieś dodatkowe zajęcia. Nie musi to też być związane od razu z pieniędzmi. To może być rozpoczęcie jakiegoś hobby, może rozpoczęcie jakiegoś takiego powracającego... rzeczy, którą byśmy musieli robić cały czas, czyli ćwiczenia, tak? Może właśnie, może dieta, może to jest ten czas na tą dietę, a wcześniej no po prostu żyliście w takim biegu, kochani, że nie, no nie dałoby się, wiedzieliście, że no ciężko by było to ogarnąć, ciężko by było pójść w tym kierunku, ale teraz te okoliczności się zmieniają. W czasie tego marca i kwietnia, moje drogie ryby, sytuacja się zmienia i będzie już tu można faktycznie z tego skorzystać, będzie można iść w tym kierunku. To nie są tylko ograniczenia, które i te okoliczności, bo tutaj wymieniałem je, one nie są tylko i wyłącznie w tym wypadku związane z wami, tak? To nie są sprawy, które, wiecie, tylko wy tak oceniliście, że tu się nie da. Może po prostu wiedzieliście, kiedyś próbowaliście ten plan wprowadzić w życie, ale no uderzyliście w ścianę, nie wiem, bo przepisy były złe, bo właśnie no, otoczenie, środowisko było niesprzyjające i po prostu może pora roku była też nieodpowiednia. Więc to są rzeczy,
które teraz uległy zmianie i w zmianie na lepsze, otwierając te drzwi. I teraz tak, jak dalej ta sytuacja się rozwinie? Faktycznie, jeżeli wy zainteresujecie się tym tematem, podejmiecie ten swój plan, sprawdzicie go jeszcze raz, tak, przeanalizujecie, jak on wyglądał, może teraz z perspektywy czasu, bo to może już tyle czasu minęło, że nabraliście jakiejś nowej wiedzy, nabraliście jakichś nowych umiejętności, lepszego oglądu, perspektywy, tak, warto przeanalizować ten plan, jego naturę i zastanowić się, czy właśnie nawet troszkę lepiej by się nie dało go zrobić w tym momencie, tak? I karty wskazują na bardzo fajną rzecz, bo mamy i królową buław, i mamy królową pucharów. Królowa buław mówi o tym, że faktycznie, tak jak tu mówiłem, wy macie teraz też lepsze predyspozycje jako osoba do tego, żeby się tym zająć. Więc to nie jest tylko i wyłącznie zmiana tych okoliczności, jak mówiłem, ale też wy wewnętrznie jako osoba możecie mądrzej na to sprawdzić. Może po prostu jesteście mądrzejsi, może macie więcej doświadczenia życiowego, może wpadliście na jakieś dodatkowe pomysły w trakcie, nawet ich nie zarejestrowaliście, żeby się tyczyły tego planu, ale w tym momencie wiecie, że można było je połączyć z tym przedsięwzięciem. A kolejna rzecz, królowa pucharów mówi też o tym, że w nadchodzącym czasie, czyli w tym marcu, w tym kwietniu, będziecie widzieli, jak to powiedzieć, tak troszkę z zewnątrz, tak, od osób trzecich poniekąd, będzie tutaj taki bodziec, który jeszcze bardziej was skupi na tym przedsięwzięciu, na tym planie. Czyli nie wiem, może spotkacie się z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, tak? Kimś z rodziny, kto powie, a wiesz co, ja tu zacząłem chodzić na basen, tak? A wy mówicie, a kurczę, ja nie wiedziałem, że tutaj ten basen jest, ale jest, no to może też pójść spróbować, tak? W sensie o to chodzi, że ta osoba da jakąś informację, powie coś, pewnie niezwiązane z tym, myśląc, że wy mieliście podobny plan, ale będzie taki dodatkowy bodziec, który jeszcze pozytywnie wpłynie na to, żebyście chcieli się tego podjąć, do tego wrócić, zacząć to realizować, tak? Więc nie wiem, może ktoś powie, a na YouTubie jest tutaj fajny filmik, są fajne filmiki o tym, jak zacząć malować obrazy. A wy, ja zawsze chciałem zacząć malować obrazy, jestem artystycznie uzdolniony i teraz właśnie tutaj jakieś dodatkowe chwyty się pojawią. Wiecie, o co chodzi. Dostaniecie informację z zewnątrz jeszcze, która bardziej was nakręci na to, żeby jednak zacząć to robić. Doda wam motywacji. Doda wam więcej energii do tego i takiego poczucia, że tak, jeżeli ona, ta osoba to robi, to czemu ja nie mam tego robić, tak? Albo skoro faktycznie tutaj jest okazja, to czemu z niej nie skorzystać? I teraz zobaczmy, jeżeli się tego podejmiecie, jak ta sytuacja się rozwinie, moje drogie ryby. I widzę tak, bardzo fajnie. Okej, jest kilka rzeczy, na które jest jedna konkretna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, ale żeby was ona nie zdemotywowała, moje kochane ryby, gdyż mamy króla mieczy. Król mieczy mówi, że faktycznie początek próbowania wprowadzenia tego w życie ryby będzie niespecjalnie łatwy. Tu trzeba będzie, wiecie, te roboczo godziny, czy też jak to niektórzy mówią, dupo godziny, spędzić na sprawdzaniu pewnych rzeczy, szukaniu jakichś rozwiązań, odpowiedniego podejścia. No nie wiem, jeżeli chcecie zacząć ćwiczyć, no to tutaj trzeba będzie w tym miejscu, gdzie to jest, pewnie poczytać, jakiś karnet wybrać jakieś godziny, na które chcecie iść. Jeżeli chcecie rozpocząć własny biznes, tak, coś poważniejszego nawet, no to trzeba sprawdzić, jak to prawnie zrobić, jak tutaj podatkowo do tego podejść, ile to by kosztowało, co by było potrzebne i tak dalej, i tak dalej.
potrzeby i trzeba zrobić troszkę no, takiego wywiadu w przód i no, przez te pierwsze rzeczy przebrnąć, w których wy nie będziecie też mieli jakiegoś aż tak wielkiego doświadczenia. Czyli będzie to tak naprawdę trudne, dlatego że nie wiecie, jak to funkcjonuje. Ale bardzo szybko to ogarniecie, więc jeżeli się zderzycie na początku właśnie z takim wpływem, nie myślcie, że ale tu jest tyle rzeczy do zrobienia. Tak, one bardzo szybko się wyklarują. Bardzo szybko się wyklarują, jeżeli tylko troszkę tej determinacji będziecie mieli i się, nie wiem, tak jak mówiłem na początku, nie zdemotywujecie poprzez to, że na początku jest to trudne, trudniejsze. No może nie trudne, trudniejsze. Tak? No wszystko, co jest warte robienia, jest w pewnym sensie trudne, przynajmniej na początku, ale tu karta Słońca mówi, że potem będzie, wiecie, jak przebrniecie przez ten pierwszy las, te kilka drzew minie, to potem się otworzy pełna, piękna polana, na której będziecie widzieli, okej, ja już to wiem, jak to działa, ja już wiem, jak to robić i teraz będę mógł to robić. I co ważniejsze, moje kochane ryby, jest to coś, co naprawdę będziecie mogli robić przez lata. Tak, trójka buław mówi dokładnie o tym, czym tutaj wszystkim karty, na co karty wskazują, czyli na czymś, co kiedyś zaistniało, powstało, czyli no ten pomysł wam się pojawił, a teraz go wprowadzicie w ruch, a to będzie coś, co będzie mogło mieć znaczenie na praktycznie całe wasze życie, nawet. Tak? Nawet. No niekoniecznie od razu to oznacza, że teraz będziecie malować obrazy i staniecie się artystami i tylko z tego żyć. To już jest inny aspekt tego. Ale jeżeli zaczniecie to robić, to wiecie, połkniecie bakcyla, nie? I to będzie miało bardzo, bardzo dobry wpływ na was w przyszłości. Wiecie, no jeżeli podejmiecie się jakiejś diety, nie wiem, ćwiczenia czy coś takiego, schudniecie te kilogramy jakieś, które wam tam zawadzały, no to poprawi wasze zdrowie i to będzie styl życia. Prawie, że no okej, może to styl życia to takie dużo powiedziane, ale coś, co naprawdę wpłynie na was bardzo dobrze, więc moje kochane ryby, zastanówcie się, co chcieliście robić, nie mogliście tego robić, teraz jest czas, żeby do tego wrócić, żeby to zacząć. Rozkład na ten marzec, na ten kwiecień, ja jestem Kosmo Mykowski, jeżeli wam się podobał rozkład, dajcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie, jak tego nie zrobiliście, wesprzyjcie kanał i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!